Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли на эту пресс-конференцию. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za to, że Państwo się pojawili na konferencji prasowej. Я первый раз работаю в Польше и делаю этот спектакль. Pierwszy raz pracuję w Polsce i pierwszy raz tu w Polsce ten spektakl wystawię. A sam spektakl pierwszy raz premiera состоялась w 1999 году na scenie Национального театра в Праге. Pierwszy raz premiera odbyła się w 1999 roku na scenie Teatru Narodowego w Pradze. Żałka, że сегодня nie присутствует na пресс-конференции первый исполнитель Онегина, i сейчас он ассистент этой продукции Станислав Фечер. Niestety nie przybył tutaj do nas na naszą pres-konferencję pierwszy odtwórca tej roli, który jest w tej chwili asystentem, który przygotowuje z łódzkim spektaklem baletem ten spektakl. I sam spektakl, to szósta postanowka moja. Ja działał tę postanowkę Santa Fe Opera w Ameryce. Jest to szóste miejsce, gdzie został ten spektakl wystawiony. Między innymi również było wystawienie tego spektaklu w Santa Fe w Stanach Zjednoczonych. Kiedy ja działał tę postanowkę k 200-leciu Puszkina, moja zadacza i zadacza librettisty była zrobić spektakl pro Onegina, a nie pro Tatianu, jak w operze Czajkowskiego i jak w balecie Krenka. Tak, kiedy robił na 200-lecie Puszkina ten spektakl, jego zadaniem jako librettisty, jako choreografa było zrobienie spektaklu o Oneginie, nie o Tatianie, tak jak to И также мы исходили, чтобы музыка Чайковского отличалась от версии Кренка, потому что все знали эту музыку, которая была использована. Również dlatego музыка została выбрана такая, а не иная, чтобы отличалась от версии Кренка, чтобы не было то приложение так типовой музыки оперовой, так как на то место в велу реализации. Они выбрали свою музыку, чтобы отличалась на стадии зупевне от иных реализаций. Ну, у Кренка есть аранжированная музыка специальным композитором. У нас сохранено чистое произведение Чайковского, даже использованы его студенческие работы, которые никогда не звучали. Также у Кренка есть музыка аранжирована через разных różnych kompozytorów, natomiast tutaj jest to czyste przełożenie Czajkowskiego, wybrane utwory, które są nawet mniej znane i nigdy nie były używane w tego typu realizacjach. To, że Francesco da Rimini u Krenka zwróci, nie znam, mniejsze minuty w ostatnim duecie, u nas Francesco da Rimini celikom idzie. Że w zasadzie u Krenka jest tylko fragment bardzo krótki. Хореографически этот спектакль остался в той же самой версии, как и в 99 году, и идет в других странах. Оформление и костюмы другие этой версии. Хореографическая сторона спектакля została неизменна, и dokładnie taka sama, jak podczas pierwszej premiery w 99 roku. I tak zostały te wszystkie miejsca, gdzie spektakl był wystawiany, jest dokładnie w tej samej wersji choreograficznej. Natomiast różnią się wersje scenograficzne i kostiumy. Pod idei z drugiego akta, jego tancują bardzo często na międzynarodowych galach. I ostatni raz tancowała Tatiana Izabelle Sierowola z paryżskiej opery ze Smikalowym z Mariinskiego Teatru. Bardzo dużo znanych balerin tancowali to pod idei z drugiego działania. Tak, spektakl pozostaje cały czas w tej samej choreografii, we wszystkich sześciu realizacjach. Duet z drugiego aktu, to jest taki adagio pa dede w zasadzie, jest bardzo często wykorzystywane w różnych galach, na różnych pokazach baletowych na całym świecie przez najbardziej znanych tancerzy. Dzień dobry, ja byłem niemiecki. Das ist sehr schön, kommen hier und arbeiten hier mit so gutem Team und arbeiten mit so großer Bühne. Wspaniale jest było przyjechać tutaj i móc pracować tak z doskonałym zespołem, z tak dobrze zorganizowanymi pracowniami. Der Ballett hat 10 Bilder und jeder hat andere Szenografie und die Werkstatt vorbereitet fast 150 Kostüme.
Spektakl składa się z 10 obrazów i każdy ma osobną scenografię. Tym samym również pracownie miały do wykonania 150 kostiumów. Und Herr Choreograf Vasili ist sehr pedant und will alles haben sehr pünktlich und prachtvoll und sehr schön. Das ist große Arbeit. Sam choreograf jest pedantem, więc wszystko musiało być piękne, bardzo bogate, a to wiązało się z dużą ilością pracy. Ich will bedanken Herr Direktor Nowicki. Da ist heute nicht so klar in große Theater in Europa haben so gute Werkstatt und haben die Leute, welche machen Schuhe, machen Hut und jede diese klassische Theaterberuf, das ist fantastisch, diese Tradition, polische Szenografie hier noch leben. Ich glaube, w tym miejscu podziękować również dyrektorowi Nowickiemu, ponieważ w obecnych teatrach w Europie nie spotyka się już tak często takiej sytuacji, że teatr jest w zasadzie samowystarczalny, że są pracownie, które mogą praktycznie wszystko, co jest potrzebne do spektaklu, do scenografii wykonać. Kostiumy, kapelusze, buty i tak dalej. To jest kontynuacja wspaniałej tradycji polskiej szkoły scenograficznej. Moja obecność muzyczna w Łodzi będzie debiutem w Teatrze Wielkim w Łodzi. Muzyka, którą Państwo usłyszą podczas Onegina, będzie bardzo ważnym, partnerskim elementem tańca. Muzyka do tego baletu nie została oryginalnie skomponowana jako balet przez Piotra Czajkowskiego, ale jest to kompilacja, bym powiedział, mniej znanych, mniej popularnych dzieł symfonicznych Piotra Czajkowskiego, które w swoim dramatyzmie, w swoim brzmieniu niosą te emocje, które są potrzebne do rozegrania znanej przecież historii Onegina. Usłyszymy zatem w trakcie tego wieczoru muzycznie obszerne fragmenty drugiej i trzeciej symfonii Piotra Czajkowskiego, prawie całą Francescę da Rimini. To jest ewenement muzyczny. I jestem przekonany, że słuchacze, widzowie, którzy przyjdą na nasz spektakl, przyjdą być może właśnie zachęceni obecnością baletu, zachęceni innym spojrzeniem na Onegina, baletowym spojrzeniem na Onegina. Będą bardzo mile zdziwieni, zaskoczeni, jak wspaniała jest ta niecodzień grywana, mało znana muzyka Czajkowskiego. Może nawet chętniej przyjdą do nas niż do Filharmonii.